To był prawdziwy przedsmak finału Superligi tenisa stołowego mężczyzn w Jarosławiu. Po pasjonującym pojedynku Kolping Frak pokonał aktualnego mistrza Polski Olimpię Unię Grudziądz 3-2. Gospodarze rozpoczęli świetnie. W pierwszym meczu Bartosz Such wypunktował Jarosława Żmudenkę 3-0, ale rywale zaraz skontrowali. Drugie starcie zakończyło się zwycięstwem zawodnika Olimpii. Japończyk Kai Yoshida wygrał z Wang Zengyi. Po kolejnej grze Jarosławianie znów byli na prowadzeniu za sprawą wygranej Roberta Florasa i znów kontra gości była skuteczna. Yoshida pokonał Sucha 3-2. O zwycięstwie decydował więc ostatni pojedynek. W nim zażarty bój ze Żmudenką stoczył Wang Zengyi. Reprezentant Kolpingu przegrał pierwszego seta, w kolejnych dwóch był lepszy, wygrywając do 6-9. Rywal walczył zaciekle. Czwarta partia dla niego, w piątej decydującej długo trwał wyrównany bój. Dopiero w końcówce seta lider Jarosławian przechylił szale na swoją stronę i zwyciężył do 8. Dzięki temu Kolping triumfował w meczu 3-2. Już mamy medal, to tak więc już plan został spełniony. A sam mecz, no uważam, że mogło być troszeczkę inaczej. No, można teraz gdybać, co to by było gdyby, ale widać, że jest szansa z nimi walczyć, z tymi najlepszymi. Tak więc to jest też dobry prognostyk przed playoffami. Oto rezultaty spotkań naszych drużyn. Na jedną rundę przed zakończeniem sezonu zasadniczego Kolping zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Jarosławianie mają 2 punkty straty do Olimpii i 3 do prowadzącego Dekor Glasu Działdowo.